Szanowni Państwo, drodzy rodacy, już w najbliższą niedzielę, jako obywatele Rzeczypospolitej, wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszej ukochanej ojczyzny. Głęboko wierzę, że każdy z nas chce dla Polski wszystkiego, co najlepsze. Chcemy, by była ona dobrym i przyjaznym domem dla nas, dla naszych dzieci i wnuków krajem zasobnym, wolnym i dumnym gdzie każda Polka i każdy Polak cieszą się wzajemnym szacunkiem, wolnością i osobistym szczęściem. Gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a na świecie wciąż wybuchają nowe konflikty, chcemy, by Polska była bezpieczna. Dlatego mój najwyższy niepokój budzi dymisja najważniejszych dowódców polskiego wojska. Którzy wychowani w tradycję polityczności armii, mieli już najwyraźniej dość prób zmiany zapisanej w konstytucji cywilnej kontroli nad armią, na kontrolę partyjną, podporządkowaną jednej opcji. I choć od dłuższego czasu jesteśmy karmieni propagandą sukcesu, jak to jesteśmy silni, zwarci i gotowi. To realia są takie, że rosyjska rakieta zdolna przenieść ładunek nuklearny przelatuje pół Polski aż pod Bydgoszcz. Na szczęście niosła nie ładunek, a 70 kg betonu. Minister Obrony Narodowej próbował ukryć ten groźny incydent, po czym zrzucił całą winę na wojsko i dowódców. Polska armia, polski mundur. Polski żołnierz to dla nas wszystkich świętości, które powinny być darzone należytym szacunkiem, a dziś, jak wszyscy widzimy, używane są do doraźnych celów politycznych partii rządzącej. Trudno się więc dziwić, że wysocy rangą dowódcy mieli tego po prostu dość. I tak jest nie tylko z wojskiem. Obecna władza przez osiem ostatnich lat systematycznie dewastowała wszystkie instytucje demokratycznego państwa, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez Sąd Najwyższy, prokuraturę, policję, wolne media po Sejm, w którym rządząca większość stała się de facto bezrefleksyjną maszynką do głosowania. Jesteśmy już tym wszystkim zmęczeni. Inflacją, brakami paliwa. Drużyzną, coraz dłuższymi kolejkami do lekarza, czy dewastowaniem edukacji naszych dzieci. Widać wyraźnie, że niemal wszystko, czego się ta władza nie dotknie, to psuje. Tak dalej być nie może. Czas na zmiany. Czujemy to wszyscy w domach, na ulicach, w pracy. Potwierdzają to także liczne sondaże. Wskazujące, że zdecydowana większość z nas chce przełomu. Zdecydowana większość Polek i Polaków, i to przeróżnych opcji politycznych, jest przekonana, że tak dłużej po prostu być nie może. Dlatego pragnę do Państwa zaapelować o udział w wyborach. To święto demokracji, które powinno wyłonić najlepszą możliwą reprezentację narodu w parlamencie. Niezależnie od tego, jakie są Państwa preferencje personalne, apeluję, abyście wybrali kandydatki i kandydatów, dla których Konstytucja jest aktem najważniejszym, którzy respektują demokrację, praworządność, prawa mniejszości, osób z niepełnosprawnościami, są pełni szacunku do kobiet, rozumieją potrzebę szczególnej troski o nasze dzieci i seniorów oraz to, że fundamentem dobrobytu i rozwoju naszej ojczyzny jest obecność i należna nam pozycja w NATO, Unii Europejskiej i we wspólnocie demokratycznych państw wolnego świata. W tę niedzielę idziemy na wybory, tak naprawdę, także po to, by zdecydować, czy chcemy pozostać w Unii Europejskiej. To fundamentalnie ważna sprawa, bo jak wszyscy widzimy, już od kilku lat nasz kraj został postawiony przez rządzących na ścieżce konfliktu ze wspólnotą. Od blisko tysiąca dni blokowane są przez obecny rząd ogromne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój naszego kraju i wzrost naszej zamożności. A popierająca taką politykę prasa prorządowa już wprost nawołuje do wyjścia naszej ojczyzny z Unii. Dlatego te wybory są tak ważne, gdyż zdecydują na lata, czy pozostaniemy w Unii Europejskiej i odzyskamy nasze należne miejsce we wspólnocie Zachodu, czy też coraz mocniej będziemy dążyć w kierunku wschodnich dyktatur z dramatycznymi tego skutkami dla nas wszystkich. A to właśnie państwa Unii stanowią większość krajów tworzących NATO. Zatem wyprowadzenie nas z Unii Europejskiej dramatycznie osłabi także nasze bezpieczeństwo, zarówno gospodarcze, jak i militarne. Drodzy rodacy, wolność, bezpieczeństwo i zgoda narodowa nie przyjdą same. One wymagają naszego wysiłku i zależą od nas. Od tego, czy każdy z nas w niedzielę zagłosuje za tym by zatriumfowała demokracja i normalność, by prawa kobiet były znów szanowane, a nasze dzieci i wnuki mogły żyć w kraju otwartym, tolerancyjnym i bezpiecznym. Zróbmy to dla nich. Idźmy na wybory po to, by Polska, nasza ojczyzna, była znów Polską dla wszystkich. Szczęśliwej Polski już czas.